Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje naszą audycję, i naszych gości. Jest z nami ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca. Witam księdza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. I jest z nami Liliana Homa. Witam panią. Szczęść Boże, witam wszystkim. I pan Marek Koszuta. Szczęść Boże, dobry wieczór. Drodzy państwo, dzisiaj temat śmierć współmałżonka i co dalej. To nie jest audycja tylko dla wdów i wdowców. Wbrew pozorom, choćby tak sugerował tytuł, gdyż jeżeli jesteśmy w małżeństwie, to bardzo rzadko zachodzi sytuacja, żeby obydwoje małżonkowie umarli naraz, zginęli razem. Na ogół jedno zostaje na ziemi, a drugie już jest po drugiej stronie. I dlatego myślę, że temat jest ważny dla wszystkich, żeby wiedzieć, jakie możemy mieć trudności i jak w jakiś sposób poradzić sobie z tymi trudnościami, bo jest to na pewno bardzo mocne przeżycie, strata współmałżonka, wielka trauma bywa, nie do przeżycia, trzeba i żałobę przeżyć i jakoś sobie wewnętrznie poradzić, żeby w tej samotności, która nas dotknęła, nie czuć się osamotnionym. O tym już też była audycja o samotności i osamotnieniu. Ale w tej chwili właśnie poruszymy temat taki, że jedno z małżonków zostało na ziemi, a drugie już jest po drugiej stronie. Czasami jest to rok, czasami 5 lat. No, wczoraj akurat minęło 7 lat od śmierci mojej żony. No tu jesteśmy też właśnie z wdową i wdowcem. No i ksiądz Sławomir Kostrzewa, który pisze wspaniałe artykuły w naszym dzienniku i między innymi też pisał właśnie artykuł o śmierci współmałżonka i dlatego księdza zaprosiłem. Oddaję głos ksiądz Sławomir Kostrzewa. No tak się złożyło, że taki artykuł popełniłem i miałem bardzo dużo sygnałów zwrotnych, że ten temat jest bardzo ważny, konieczny, potrzebny. Jak pan zauważył, nie tylko osobom, które straciły współmałżonka, ale także tym, którzy są w związkach małżeńskich i zastanawiają się nad tym, co będzie dalej, co będzie w chwili, kiedy mój współmałżonek zostanie przez Boga powołany do wieczności. I to jest właśnie taki paradoks, że z jednej strony, wchodząc w małżeństwo, mamy tego świadomość, że któreś umrze jako pierwsze, ale nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, po pierwsze, kto będzie tym pierwszym i po drugie, w jakich okolicznościach nastąpi ta śmierć. Ja myślę, że nawet dobrze, że na tym wczesnym etapie małżeństwa, przed małżeństwem, a już na pewno w dniu ślubu, takie myśli się nie pojawiają, bo wtedy ma być wszystko piękne i cudowne. Szczególnie jeżeli pojawiają się goście, rodzina, którzy życzą długiego wspólnego życia i kolejnych rocznic małżeńskich. No ale przecież jednak w dniu ślubu powtarza się w ramach przysięgi małżeńskiej coś niezmiernie ważnego, że nie opuszczę ciebie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Czyli jednak ten aspekt się pojawia i już dzień tej liturgii przypomina nam o tym, że kiedyś ten dzień nastąpi. I to jest właśnie to, że ta śmierć jednak przychodzi, jest nieuchronna, spotka każdego z nas i że nieraz przychodzi o wiele za wcześnie, nieraz bardzo nagle, boleśnie i pozostawia po sobie rany. To są właśnie te sprawy, z którymi wielu ludzi sobie nie potrafi poradzić i szukają pomocy u nas, kapłanów. Dlatego też to, o czym będę tutaj mówił, to jest suma takich różnych moich kapłańskich doświadczeń, właśnie tych rozmów, które przeprowadzałem z osobami w podobnej sytuacji. A zarazem też suma rozmów z małżonkami, którzy myślą o tym, jak najlepiej się przygotować do śmierci jednego z nich. Wiedzą, że to nie może być z rozpędu, że my musimy się przygotowywać do tego czasu.
I taka trzecia grupa, którą chciałbym wyróżnić w tych różnych rozmowach, to właśnie ci, którzy przewidują, że będzie to bardzo bolesny czas i chcieliby go przeżyć po Bożemu. Nie chcą, być może obserwują jakieś sytuacje, na przykład w najbliższej rodzinie albo wśród znajomych, gdzie po śmierci współmałżonka wydarzały się jakieś bardzo dziwne rzeczy, niezrozumiałe. Oni tego nie chcą, chcą tego uniknąć. I pytają, proszę księdza, co mamy zrobić, żebyśmy się nie pogubili? No właśnie, na przykład, że ktoś zrezygnuje z Boga, z wiary, z Kościoła, bo tak się zbuntuje. Tak więc to są właśnie tacy ludzie, z którymi się spotykam. Spotykam się też z takimi ludźmi przy mojej normalnej duszpasterskiej posłudze, szczególnie kiedy odwiedzam chorych. Przy okazji pierwszych piątków miesiąca pojawiają się wtedy też pytania, szczególnie tych osób, które są już schorowane, które doskonale wiedzą, że ich czas na ziemi się kończy. I nie jedna z nich mówi, proszę księdza, ja wiem, że mi zostało może miesiąc, może rok i że mój współmałżonek zostanie sam. I ja widzę, że on sobie z tym nie radzi. On już teraz sobie z tym nie radzi. Co ja mogę zrobić? Co mogę temu mężowi, żonie powiedzieć, żeby miał jednak tą nadzieję, że go Pan Bóg nie zostawi? I inna osoba też niedawno mi mówiła, że ten ból związany z cierpieniem fizycznym to jest jedno, bo jest na pewno związany z chorobą, ale o wiele bardziej boli to, że ten współmałżonek zostanie sam i że no nie jest w stanie sobie udźwignąć myśli o tym, że będzie musiał dalszy, nieznany też w długości etap swojego życia przeżyć w samotności. Tak więc to jest bardzo trudny czas poprzedzający śmierć współmałżonka. Ta świadomość, że to odchodzę i zostawiam samego. Sam przechodzę w nieznane, ale jeszcze ten drugi też będzie kroczył po przestrzeni swojego życia samotności już bez ukochanej osoby. Bardzo często spotykam się też z takimi opiniami, że o właśnie jakoś to tam będzie. Niektórzy zaraz po śmierci współmałżonka, jak to się mówi, robią dobrą minę do złej gry, ale potem nagle coś tam pęka w środku i nie mogą się poskładać. Tak więc my jako kapłani naprawdę myślę, że mamy bardzo szeroki obraz tego wszystkiego, jak bardzo jest to trudny temat. I na pewno takimi swoimi spostrzeżeniami chciałbym się tutaj podzielić. I taką pierwszą rzeczą, najważniejszą, o której muszę powiedzieć w pierwszej kolejności i w żadnej innej, to jest to, że jest to czas, który weryfikuje naszą wiarę. Odejście współmałżonka. To, na ile budowaliśmy na drugim człowieku, a na ile budowaliśmy na Bogu. Pewna pani po śmierci męża powiedziała do mnie, że wie ksiądz co, ja sobie z tego męża zrobiłam bożka. On był dla mnie takim bożkiem, czyli właśnie tym najważniejszym i ja straciłam z oczu Boga. To nie tak, że ja nie wierzyłam w Boga, bo wierzyłam w Niego, ale kiedy straciłam męża, to straciłam dosłownie wszystko. I gdzieś tam w środku w pewnym momencie dobiła się do mnie myśl, ale to ja mam być twoim wszystkim. To ja miałem być twoim wszystkim. Ja wiedziałam, że mówi do mnie Jezus. Ta myśl mnie przeszyła i kazała mi na nowo przemyśleć moje życie, zastanowić się nad tym, kim był dla mnie Jezus i kim dla mnie jest. I pomimo, że ja mu wierna do końca nie byłam, właśnie w tym opuszczeniu, to ta utrata męża paradoksalnie pozwoliła mi odnaleźć drogę do Boga, nawiązać z nim relacje i on się mną zaopiekował, nie zostawił samą. Ja mam w nim teraz oparcie. Dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem była codzienna Eucharystia, Komunia Święta, obecność kapłana, spowiednika. Ja myślę, że wielu wdowców, wdów mogłoby potwierdzić, jeśli mają takie same doświadczenia, jak wiele wtedy może uczynić Chrystus dla osoby, która cierpi. Nie tylko w doświadczeniu śmierci współmałżonka, ale także wtedy, kiedy przydarzy nam się jakikolwiek kryzys. Może to być śmierć dziecka, może to być choroba, cokolwiek. Jak bardzo ważny jest Jezus, jak w ogóle w naszym chrześcijaństwie ważne jest to, żeby Bóg był zawsze na pierwszym miejscu. Okazuje się właśnie, że nasza żywa relacja z Bogiem pozwala nam inaczej przeżywać tego rodzaju sytuacje, straty, bo my wiemy, że kiedy idzie z nami Chrystus, my tak naprawdę nic nie tracimy. Że my przekazujemy Jezusowi to, co ukochaliśmy na ziemi, że On po to przychodzi, On to zabiera, On się tym opiekuje i że nam to w przyszłości po drugiej stronie w jakiś sposób odda, przemienione, ubogacone. Więc to jest właśnie ta nasza radość chrześcijaństwa, że my tutaj na ziemi nic nie tracimy, co jest dobre, co jest związane z naszą miłością. Nie zabierze nam Jezus niczego, co ukochaliśmy. Wiem, po ludzku to się łatwo mówi, ale
też na pewno nie jeden powie, że życie bywa zupełnie inne, że wtedy, kiedy przychodzi praktyka, to o tym wszystkim się zapomina. Ale no właśnie, jeżeli będziemy się modlić o taką łaskę dobrego przeżywania kryzysów i ten Jezus będzie na pierwszym miejscu naszego życia, to wtedy wszystko będzie dla nas zupełnie inaczej. Ja myślę też, że właśnie Pan Jezus przypomina nam w swojej tajemnicy zmartwychwstania, że my żyjąc tutaj na ziemi jesteśmy tylko przez chwilę i przygotowujemy się do czegoś, co trwa wiecznie, i ta przemijalność przychodzi na nas w różnych momentach życia i musi nami potrząsnąć, że słuchaj, niczego tu na ziemi nie zatrzymasz na wieczność. Wieczność będzie po drugiej stronie. Ale właśnie kiedy przychodzą szczególnie święta zmartwychwstania, to wtedy zupełnie inaczej też podchodzimy do tego, co ziemskie. Wtedy widzimy zmartwychwstanie Chrystusa, Jego zwycięstwo nad śmiercią. Jeżeli potrafimy to przeżyć właśnie w duchu Jezusa Chrystusa, wtedy też zupełnie inaczej podchodzimy do tych momentów życia, kiedy tracimy, zdawałoby się nieodwracalnie, coś, co kochaliśmy. No i jeszcze drugi aspekt naszej wiary, czyli wiara w świętych obcowanie. To jest też potwierdzenie wielu małżonków, którzy stracili swoich mężów czy żony, że oni bardzo wyraźnie czują obecność współmałżonka z drugiej strony, jego modlitwę, wsparcie. Pamiętam w jednej z moich poprzednich parafii taką sytuację, pewna pani, przepraszam, pan, mówił o stracie swojej żony i bardzo to przeżył. No tak właśnie jest, że chyba małżonkowi mężczyźni trochę trudniej sobie radzą z odejściem żon. Tak przynajmniej to dostrzegam, niż żony. Z różnych przyczyn pewnie. I w każdym razie on tak bardzo ciężko to przeżywał i no, można powiedzieć, popadł w jakiś rodzaj rozpaczy. Tak po męsku, więc mało uzewnętrznianej, ale takiej w głąb. Ale jednocześnie bardzo destrukcyjnej. I mówił, że trzeciego czy czwartego dnia po śmierci małżonki, ale to już chyba było po pogrzebie, ona przyszła do niego w nocy, on ją widział, to nie było urojenie, to nie były jakieś tam tabletki, on ją zobaczył. Z jednej strony zobaczył jej surowość, która zawsze stawiała go do pionu za życia i dała mu do myślenia, czego ode mnie chce. A ta surowość kazała mu się wziąć do kupy, tak to odczuł w sercu. Ale zaraz po tym zobaczył jej uśmiech, życzliwość bez słów. To nie była rozmowa, to była tylko wymiana spojrzeń. Z tej surowości do takiego uśmiechu, który zawsze mówił przez życie, wszystko jest dobrze, nie martw się o mnie, wszystko jest dobrze. I odeszła. Już nigdy potem nie wróciła. I to był jakiś punkt zwrotny. Przeszedł do życia, przeszedł ze śmierci do życia ów mężczyzna. Chociaż to nie on umarł, tylko małżonka, ale już właśnie duchowo zdawało się, że umierał, zaczął na nowo żyć i to nowe życie rozpoczęło się właśnie od powrotu do wiary, do Boga, do praktyk. No i po prostu do zajęcia się swoimi dziećmi, już dorosłymi wnukami, pracą, którą ciągle gdzieś tam podejmował, służby innym ludziom. I tak mówi, że ja wiem, że ona przy mnie jest, że ona wie, co się ze mną dzieje. Ja też modlę się za nią. Jesteśmy ciągle ze sobą i wiem, że się też spotkamy. Że ona w momencie mojej śmierci przyjdzie do mnie z Jezusem, z Maryją. Zawsze się o to razem modliliśmy. Tak więc ta wiara w świętych obcowanie to jest wielki skarb naszej wiary. I warto o tym pamiętać. Tak więc ja bym się nie przywiązywał do tych ludzkich porad typu właśnie, że wystarczy tylko dać czasowi działać, właśnie czas leczy rany, no może też po części tak jest, ale z drugiej strony bardziej zwrócić swoją uwagę w stronę Boga i Jemu pozwolić działać wtedy w naszych sercach. To On ma napełnić swoją obecnością nasze życie i na nowo poukładać, rozpoznać powołanie, bo wdowieństwo jest powołaniem. Jest powołaniem, tam są konkretne zadania, obowiązki. Rozpoznać, czego Pan Bóg chce. Od niektórych będzie chciał być może wejścia w nową relację, w nowe małżeństwo. Przecież taka możliwość jest. Myślę, że dzisiaj ten temat jeszcze wróci. Być może właśnie zaangażowania się w samotności już, ale w służbę innym ludziom, lokalnemu kościołowi. Takich możliwości jest wiele. Tutaj trzeba wejść w ten dialog z ludźmi.
i z Bogiem, jakie są potrzeby i uzewnętrzniane przez ludzi i przez Boga. Ale też ja myślę, że tutaj Lilianna to dopowie, bo rozmawialiśmy przed audycją i zwróciłem na to uwagę, bo to jest też taki aspekt, który często wraca, że po śmierci współmałżonka też trzeba wejść w ten dialog z sobą, na nowo siebie odnaleźć, bo często my zakopujemy prawdę o sobie samych. W trudach dnia codziennego, obowiązków, pracy, zabiegania. My nie znamy siebie samych i ta niewiedza bardzo nam utrudnia przeżywanie takich granicznych momentów. One mogą nas zmiażdżyć, ale też mogą być trampoliną, od której odbijemy się i zaczniemy żyć na nowo. Ale trzeba siebie poznać, wejść właśnie w ten dialog. Oczywiście z Jezusem, on musi się odbywać z Jezusem, ale to musi być taka przestrzeń ciszy, spotkania ze swoimi emocjami, słabościami, ale także mocnymi punktami. Czasem w tę ciszę można wpuścić kogoś, kto nam w tym pomoże się odnaleźć, porozmawiać z kimś. Czasem to jest kapłan, kierownik duchowy, a czasami to zupełnie jakaś osoba inna, ale taka, która nas czuje, zrozumie. I wtedy możemy budować nowego siebie. To jest właśnie coś bardzo, bardzo wartościowego. Ale myślę, że jeszcze dzisiaj to zostanie powiedziane. Co jeszcze chciałbym tutaj dopowiedzieć, tak właśnie a propos wstępu. Mianowicie to, co też zauważam jako kapłan, że śmierć współmałżonka boli niezależnie od stażu małżeńskiego. Zauważam, że ból po stracie współmałżonka może być tak samo wielki, kiedy się było 50 lat i więcej razem, i tak samo wielki, kiedy się traci współmałżonka dosłownie po tygodniu małżeństwa. Znam takie przypadki osób bardzo mi bliskich po tygodniu małżeństwa, więc te osoby tak samo cierpią i tak naprawdę to nie jest sprawa małżeńskiego stażu, jak to my będziemy przeżywać. Ktoś powie, no, wy to byliście ze sobą długo, więc zdołaliście sobie o tym już nieraz powiedzieć i byliście przygotowani. Niekoniecznie. Ja myślę, że to nie jest sprawa małżeńskiego stażu, ale tego, jak bardzo się kochało. I wiadomo, śmierć ukochanej osoby boli o wiele bardziej. Ale bez względu na to, pamiętajmy, że istotą naszego kochania musi być kochać miłością Jezusa Chrystusa, nie naszą zaborczą miłością, bo jeżeli to będzie nasze serce, nasza miłość, to ta miłość później doprowadzi do jakiejś ruiny w chwili utraty ukochanej osoby. Jeżeli potrafimy przez całe życie kochać miłością Jezusową, to potrafimy też Bogu Ojcu oddać to, co ukochaliśmy, tak jak Jezus oddawał to, co ukochane na krzyżu swojemu Ojcu. I to, co radzę małżonkom, właściwie często to mówię na homilii ślubnej, módlcie się o to, żeby wasze serca potrafiły kochać tak, jak kocha serce Jezusa. Patrzcie na współmałżonkę oczami Jezusa i uczcie się kochać, jak kocha Jezus. Miłością nie egoistyczną, nie zawłaszczającą, ale właśnie taką, która w każdej chwili potrafi dzielić się tym, co ma, a czasem nawet właśnie oddać Bogu Ojcu w tym momencie, kiedy ten moment nastąpi. A więc trzeba umieć kochać miłością Jezusową i wtedy ta śmierć współmałżonka nigdy nas nie zmiażdży. To, co mnie też czasami przeraża jako kapłana, to, że widzę, że ta śmierć współmałżonka jest przyjmowana z ulgą niekiedy przez współmałżonka, jeżeli to małżeństwo było małżeństwem trudnym, toksycznym, kiedy jedna ze stron zadawała drugiej cierpienie. To nie tak ma wyglądać, że jestem na pogrzebie jako kapłan i widzę wręcz taki rodzaj ulgi, że oto ten dręczyciel wieloletni idzie w piach. No, ale niestety tak jest. Bywa też. I to jest właśnie taki wielki smutek dla nas, dla kapłanów, że oto takiej parze coś się nie udało. Myślę też, jest to taka rzecz, która dla najbliższych, dla rodziny nie jest budująca. To nie tak ma wyglądać. Więc trzeba też dobrze wykorzystać ten czas małżeństwa, pamiętając, że to, co dzisiaj powiesz małżonkowi, może zaważyć o tym, co się wydarzy za ileś tam lat, co pomyśli o tobie w dniu twojego pogrzebu. Czy będzie myślała o twoim odejściu ze smutkiem, z żalem, czy z wdzięcznością, z radością właśnie, bo to się skończyły wieloletnie męki. Proszę, kochani, budujcie jak najlepsze kochające się małżeństwa. Nie bez powodu w Piśmie Świętym jest napisane, że niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
bo ta śmierć może przyjść w nocy, na was niepojednanych i to będzie dla was dramat na długie lata po śmierci w czyśćcu właśnie dochodzenie do zgody, bo nie chciało wam się porozmawiać. Może niektórzy z was słuchając dziś kładą się spać niepojednani, może trwają ciche dni, proszę skończcie z tym, bo zobaczycie, to się będzie na was mścić przez długie lata. Nieraz to jest właśnie tak, że niepojednanych śmierć rozdzieliła i potem ta strona, która została, żałuje, płacze. To można było rozwiązać inaczej. Mogłam ustąpić, mogłem jej powiedzieć przepraszam. Ja tego nie zrobiłem, nie zdążyłem. No właśnie, nie zdążyłeś. Śmierć bywa bezlitosna w tym, jak przychodzi nagle, więc pamiętajcie o tym, żeby jednak tak budować swoje małżeństwo, żeby jednak nigdy twój współmałżonek w chwili śmierci nie był Bogu wdzięczny za to twoje odejście. I co jeszcze można byłoby na samym początku powiedzieć, to między innymi też to, że zdarzają się też takie sytuacje, że dopiero po śmierci doceniamy współmałżonka, to ile nam dawał. Często w ciągu naszego życia to widzimy człowieka bardziej krytycznie, pod pryzmatem, przez pryzmat jego wad, niedociągnięć, słabości, ale nagle jak go zabraknie, to oczy nam się otwierają. Widzimy, ile on jednak wnosił w nasze życie, jak bardzo się starał. A więc póki żyje, mówcie sobie jak najwięcej dobrego. Mówcie sobie komplementy. To, ile dla was znaczy jego obecność, jej obecność. To jest bardzo ważne, żeby to sobie wypowiedzieć jeszcze przed śmiercią. Nie wtedy, kiedy wyczuwa, że ta śmierć przyjdzie. Tyle małżeństw przez długie lata żyją ze sobą właśnie takiej wielkiej obojętności, niedocenieniu wzajemnej. Dopiero kiedy ta śmierć przychodzi, to się to docenia. Więc proszę, żebyście też o tym pamiętali. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby oddać głos naszym gościom, bo już na pewno mają jakieś pierwsze przemyślenia na gruncie tego, co powiedziałem, więc może właśnie, co by Lilianna chciała powiedzieć. Właściwie to ksiądz powiedział wszystko, co najważniejsze i z czym absolutnie się zgadzam. Zwłaszcza może na początek troszkę o sobie, o pamiętaniu o sobie. W tej sytuacji, kiedy tracimy współmałżonka, my byliśmy z mężem 18 lat małżeństwem. Krótko chorował, więc ten czas choroby, tych trudów, opieki był dość krótki, bo to tylko 6 tygodni trwało. Natomiast później ja byłam otoczona bardzo dużą troską przyjaciół, znajomych, rodziny, ale tak dużą tą troską, że nie miałam chwili, żeby pomyśleć, jak ja się z tym czuję. Często pytali, jak się czujesz, co myślisz, jak sobie radzisz, a ja po prostu nie wiedziałam, bo nie miałam czasu się nad tym zwyczajnie zastanowić. I czułam, że tego czasu potrzebuję. I ten czas sobie wygospodarowałam. Zostałam z trójką dzieci i pracą, oczywiście z utrzymaniem całego domu. Natomiast mimo wszystko wygospodarowałam sobie ten czas na bieganiu. Kiedy miałam ten moment, byłam całkowicie sama ze sobą, byłam z Panem Bogiem, mogłam Jemu zadawać pytania, On mi odpowiadał, czasami w piosenkach, w uwielbieniu, czasami w ciszy, w zastanowieniu się nad czytaniem bieżącym z dnia i po prostu rozmawiałam ze sobą, wsłuchiwałam się w swoje myśli, w swoje emocje, poznawałam siebie, bo po 20 latach w związku musiałam siebie poznać na nowo, jako mnie, tylko mnie, nie żonę, nie narzeczoną, nie żonę, nie matkę, tylko mnie, samą siebie. I to był bardzo dobry czas dla mnie, bo rzeczywiście mogłam się wsłuchać w swoje potrzeby i dzięki temu poznać siebie, mogłam siebie pokochać na nowo, odnaleźć. Dzięki temu mogłam też dać siłę i wiarę dzieciom, rodzicom, przyjaciołom w to i taką wiedzę, świadomość to, że nie wszystko to, co się stało, czyli ta choroba, czyli śmierć męża było czymś złym. Starałam się cieszyć, pokazać im, że można się cieszyć z tego i dziękować za to, co było, zamiast postrzegać to jako coś, co mi się skończyło, zabrało, że Pan Bóg mi zabrał i kiedyś odda. Starałam się dziękować za to, że to w ogóle się wydarzyło i mieć radość i szczęście dzielenia się tym na następne lata i wspominania po prostu dobrych chwil. I to chyba taka
ważna rzecz na początek, żeby nie zapominać o siebie, nie dać się ciągnąć w wir obowiązków, pędu takiego życia. Wiadomo, to jest wszystko ważne, bo musimy żyć, musimy pracować, gotować, płacić rachunki i tak dalej. Natomiast bez tego, tej rozmowy ze sobą, z Panem Bogiem, przy Nim, bez poczucia Jego opieki i troski, ciężko potem wydać z siebie te dobre owoce, żeby wspierać najbliższych. Nie wiem, czy ty, Marku, masz podobne doświadczenie? To znaczy, na pewno czas to jest coś, o czym moja żona mówiła wielokrotnie, że najważniejszy jest czas. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, można stracić, można zyskać, natomiast żadnej minuty się nie kupi. Każdą trzeba wykorzystać. W wielu wypadkach tego nie dostrzegałem, wręcz właśnie stawiałem na te sprawy materialne i dopiero teraz dostrzegam, jaką wartość miała każda spędzona razem chwila, każdy wspólny wyjazd. Szczęśliwie mogę powiedzieć, że myśmy tych wyjazdów mieli sporo i wielokrotnie, nawet w sytuacji, gdy teoretycznie nie powinniśmy, wyjeżdżaliśmy i dziś, no ja w swoich myślach, ale też dzieci to, co wspominają, to nie wspominają, że było jakieś sprzątanie, budowanie, koszenie trawnika, tylko właśnie to, że byliśmy gdzieś wspólnie, mama nauczyła jeździć na nartach, bo to żony zasługa, ten wspólnie spędzony czas, wykorzystywać chwilę, to co też ksiądz powiedział, nie tracić czasu na jakieś bezsensowne kłótnie, które, no właśnie to, że kładziemy się spać niepogodzeni, czy wręcz przeciąga się to do cichych dni, które się zamieniają w ciche miesiące. To jest coś, czego należy unikać i każdej takiej chwili przy normalnym małżeństwie ten, który zostanie, będzie żałował, że to jest stracony, niewykorzystany czas i szkoda go po prostu. I te osoby, które jeszcze dzisiaj mogą, no, powinny o tym pamiętać. Też zmieniając teraz na chwilę trochę o sobie, my małżeństwem byliśmy 26 lat. Choroba żony, najpierw nowotwór, później choroba hematologiczna, trwały trochę dłużej, natomiast ja w tym szczęśliwym czy nieszczęśliwym położeniu, ja do końca wierzyłem, że to się wszystko dobrze skończy. Właściwie dopiero jak w szpitalu powiedziano mi, że to jest agonia, to dopiero do mnie dotarło, że zostało niewiele czasu i właściwie mogę coś powiedzieć, ale już nie dostanę żadnej odpowiedzi. No i właśnie znowu wracam. Czas. Ileś tematów, które można było poruszyć, już nigdy nie zostaną poruszone. Ale z drugiej strony, trudno mi tu znaleźć słowo, ale z drugiej strony był to czas, gdzie nie myślałem o odejściu, tylko leczeniu, że będziemy razem, że przecież no jeszcze ciągle wszystko przed nami. Natomiast samo odchodzenie, no to tutaj podziękować chciałem Panu Bogu, ale też osobom na oddziale intensywnej terapii, że mogliśmy być, mogliśmy się pożegnać, być do ostatniej chwili, że to odejście, pomimo tego, że to był cały czas jeszcze czas końcówka, ale czas tej pandemii, że mogliśmy przeżywać to odchodzenie, umieranie, że nie było to takie, z mojej perspektywy, byłoby to straszne, gdzie żonę oddałem gdzieś w drzwiach szpitala i to by było na tyle i odebrałem już tylko i wyłącznie ciało, że można było potrzymać za rękę, że można było się pomodlić,
Nie wiem, mam nadzieję, że to wszystko pomimo środków, pomimo śpiączki farmakologicznej, że to wszystko, mimo wszystko gdzieś tam do duszy docierało. Natomiast kolejna sprawa, która mi daje, tak powiem, wiarę graniczącą z pewnością, i jest to też duży komfort psychiczny, że moja żona jest już w niebie. Zmarła dokładnie o 15 w niedzielę, w godzinie miłosierdzia. No, była osobą wierzącą. Pojednała się z Panem Bogiem. Otrzymała sakrament chorych. No i to daje mi taki spokój. To też ksiądz, u którego się spowiadałem po śmierci, na to zwrócił uwagę, że tak naprawdę celem małżeństwa nie jest to, że oczywiście, że fajnie, jeżeli to wszystko jest. Fajnie tu nie jest dobrym słowem, ale natomiast najważniejszym celem jest to, żeby dojść do życia wiecznego, do zbawienia. I że pomimo moich wszystkich wad, błędów, straconych okazji na rozmowę, na uczynienie czegoś dobrego, że ten warunek został spełniony warunek. Że mówię, mogę mieć tą, no, z mojej perspektywy pewność, ta 15 godzina miłosierdzia plus to, co się dowiedziałem już w trakcie, po śmierci, jak dużo dobrego w tym czasie moja żona zrobiła, ilu ludziom pomogła, ile ludzi przyszło ją pożegnać. I tą obecność w tej chwili też czuję, pomoc tych osób, wielokrotnie mi nieznanych. Tu też kwestia taka, że ja nie mam, tak jak żona miała, pamięć do ludzi, sytuacji. Tak ja zupełnie nie kojarzę i wielokrotnie, że ktoś mówi mi dobre słowa, ja nie wiem, kto to jest w ogóle. Chcę przeprosić wszystkich tych, których nie poznaję ze swojej ludzkiej ułomności, nie z jakiejś niechęci. Ale to też daje i mi, i myślę, dzieciom w przyszłości duży jakiś kapitał tej Bożej opieki i również pomocy z różnych stron. Natomiast sprawę czasu dla siebie i tak dalej na razie zostawię, bo wydawało mi się zaraz po śmierci, że to wszystko będzie prostsze, a jak gdyby czas w moim przypadku niczego nie leczy, a raczej jest trudniej. Pewne rzeczy, które mi się wydawały, że po prostu pójdą, niekoniecznie idą. Natomiast sprawy, które tu znowu dla panów doceniać pracę żon, kobiety w domu, bo to często jest, o, siedzi w domu. Nie siedzi w domu. To jest etat i to taki dużo trudniejszy niż w pracy, bo się nie wychodzi z tego i w nocy, i w dzień. Natomiast nie powiem, że tego nie doceniałem. Mieliśmy tu podział i ale dopiero teraz widzę, jak jest to trudne i to jest coś, co dla mnie jest największym chyba problemem, czyli ugotowanie przysłowiowej zupy. Z tym sobie do chwili obecnej, pomimo tego, że to już 2 lata minęły, nie radzę i gdyby nie pomoc szwagierki przede wszystkim, ale też no, mamy, sąsiadki naszej przyjaciółki, no to wielokrotnie skończyłoby się na jakieś zamówieniu jakiejś pizzy, czy no, czy jeszcze jak. I dla mnie śmierć żony była rozłąką, tylko rozłąką, dlatego, że ja cały czas wiedziałem i wiem, że ona jest. Ciało leży w grobie,
ale jej tam nie ma. Ona jest już u Pana Boga. I już nie cierpi, bo tam nie ma łez, nie ma płaczu. I to pozwalało mi, że tak powiem, utrzymać pogodę ducha, bo dla mnie strata, ale ona w tej chwili ma się dużo lepiej niż tu się miała. 7 lat walki z rakiem. A powiedzcie jeszcze, ponieważ tak po śmierci osoby bliskiej w szczególności, przyjaciele, znajomi często podchodzą do nas jak do jeża. Nie wiedzą, co powiedzieć, czy nie powiedzieć, zadzwonić, spotkać się, a lepiej, żeby nie urazić. Jest cisza. Czego oczekują wdowcy, wdowy? Znaczy, przyjaciele, jeżeli byli przyjaciółmi, nie mają z tym problemów. Znowu taka przyjaciółka najbliższa mojej żony, mogę chyba powiedzieć imię Agnieszka, i jej rodzina wielokrotnie pomagają, wiedzą, jak to zrobić. Często ja nie wiem, co jest potrzebne, a dzięki nim się o tym dowiaduję. Natomiast rzeczywiście wiele osób ma problem. Zresztą inaczej. Ja też miałem problem, co powiedzieć osobie po jakiej stracie. Różne, bo to też rodziców, dzieci, różne te straty mogą być. To nie tylko małżonka może być. Ale ciężko jest tak powiedzieć i jest to symboliczne. Możesz na mnie liczyć, jak czegoś będziesz potrzebować, dzwoń. Ale tak naprawdę w wielu wypadkach jest to na zasadzie takiej, że zakładam, że niczego nie będziesz potrzebował, bo w sumie nie wiem, jak pomóc. I tu relatywnie prosta, wydaje mi się, jest sytuacja, jeżeli zabraknie ojca i wtedy pomoc finansowa. I tu rzeczywiście myślę, że można w wielu wypadkach liczyć na taką pomoc. Natomiast z inną pomocą ja widzę, że jest problem i sam miałbym problem, żeby tej pomocy komuś udzielić. Janno? Ja z kolei spotkałam się z tym, tak jak tutaj Marek mówi, przyjaciele rzeczywiście, gdy byliśmy blisko, w trakcie choroby czy przed chorobą, nie mieli z tym problemu, natomiast tacy bliscy znajomi, dalsi znajomi rzeczywiście mieli kłopot i wiele osób się, można powiedzieć, odsunęło. Pewnie częściowo ze względu na brak wiedzy, jak się zachować, co powiedzieć. To, co już padło wcześniej. Natomiast czego my oczekujemy? Ja oczekiwałam po prostu prawdy. Wszyscy wiedzą, że mąż zmarł. Wszyscy wiedzą, jak. Nie miałam w zwyczaju ani ochoty tego ukrywać. Nie chciałam tego zamiatać pod dywan. Też czułam wielką, wielką, przeogromną opiekę boską. Wielką troskę Pana Jezusa o mnie, o dzieci. Więc jakby też dzieliłam się tą troską i dzieliłam się tym poczuciem zaopiekowania przez Pana Boga i Ducha Świętego w tym ciężkim czasie, po ludzku ciężkim czasie, bo duchowo to był przebogaty czas. To był najlepszy czas mojej relacji z Panem Bogiem. I czego ja oczekiwałam, to po prostu bycia. Jeżeli mieli pytania, to chętnie odpowiadałam na nie. Jeżeli mieli, nie wiem, potrzebę porozmawiania, to również o tym rozmawiałam. Nie miałam takiej sytuacji, że chciałam zapomnieć. Chciałam się tym dzielić, chciałam się dzielić tymi uczuciami. I sama widziałam, że muszę czasami ułatwić ten kontakt, przełamać te lody i powiedzieć słowa: tak, jest dobrze, nie jest dobrze, tak, dzisiaj płaczę od rana. Dzisiaj się uśmiecham, bo mam na to ochotę, bo czuję, że słońce świeci i jest mi dzisiaj dobrze, czuję, że jest blisko, że jest przy mnie. Zresztą cały czas czuję w jakiś sposób opiekę męża i jego wstawiennictwo. I tak jak tutaj Marek powiedział, ja też mam pewność, że trafił do nieba i zresztą nie tylko ja, czujemy takie wstawiennictwo mojego męża Krzysztofa.
I myślę, że po prostu otwartości, tego oczekujemy, takiej szczerości. Jeżeli kogoś boli i ktoś cierpi, to niech to powie. My to też przyjmiemy. Jeżeli ktoś jest, chce nam udzielić tego wsparcia, to pewnie zawsze będziemy otwarci i to przyjmiemy. I wspominanie wspólne, wspólnie spędzonych chwil, jeszcze jak małżonek żył, też nie jest dla nas przykre. Nie, absolutnie. Ja się bardzo cieszyłam, jak mogliśmy wspomnieć. Tak jak powiedziałam, staram się pokazywać dzieciom i wspominać nawet z dziećmi, czy z rodziną, ze znajomymi, te fajne chwile, te złe też. Dlaczego by nie? No, bądźmy szczerzy, no czasami się drażniliśmy, coś mnie w nim drażniło, czy jego we mnie, no jakkolwiek. To też wspominamy. Trochę z uśmiechem, trochę z przekąsem, ale w dobrym kontekście. My się z tego cieszymy, wszystkiego, co się zdarzyło, bo dzięki temu, dzięki tym 20 latom razem mamy co wspominać teraz. Budujemy nowe życie, owszem, idziemy naprzód, żyjemy dalej, świat się nie zatrzymał, słońce nadal wschodzi i zachodzi, do pracy musimy wstać, musimy przygotować śniadanie. Musimy wyprawić dzieci do szkoły, pójść na zebranie do szkoły, pójść do pracy, ale to, co było przez te 20 lat, to nasze bogactwo, to nie jest skarb zakopany pod ziemią, do którego nie możemy się dostać, tylko my tym rzeczywiście żyjemy. To jest dla nas też ważne. Nie patrzmy na to, ja przynajmniej staram się nie patrzeć i pokazuję to dookoła, żeby nie rozpaczać nad tym, że coś straciliśmy, tylko żyć tym dalej, budować na tej kanwie nasze życie, bo coś się skończyło, owszem, ale zaczyna się też coś nowego. I patrzeć raczej z radością w to otwarcie, z ufnością w opiekę Bożą, tą troskę, bo Pan Bóg nas nigdy nie zostawi. Cokolwiek by się nie działo, czegokolwiek nie mielibyśmy w sercu, trudności, czy nawet spadku zaufania, spadku takiego poczucia może bliskości, wiary, zachwiania, to On nas nie zostawi. I o tym musimy pamiętać. I z Niego możemy czerpać te siły, żeby następnego ranka wstać. Nie z pogody, nie z obowiązku, tylko właśnie z Pana Boga, bo to On nam daje te siły, żeby wstać. I ksiądz, parę zdań? No, dla mnie jest bardzo budujące to, co mówi Lilianna i Marek. I z jednej strony też dziękuję Panu Bogu za to, że tak pięknie objawia się w Waszym życiu, że pomógł Wam tak na nowo stanąć na nogi, zbudować coś nowego, wejść po prostu w życie na nowo w tej nowej roli. I też widzę, jak Pan Jezus Was wspiera, jak Wam pomaga i jak w ogóle pomaga małżonkom sakramentalnym i tym, którzy idą przez życie z Panem Bogiem. Ale ja na co dzień też funkcjonuję, pracuję, posługuję w mieście, gdzie mam wrażenie, że tych małżeństw sakramentalnych jest w mniejszości. Tu Marek może potwierdzić, bo też w Poznaniu mieszka, w okolicach Poznania pod Poznaniem. Więc no niestety wielu ludzi idzie przez życie tam bez Pana Boga i też tak realizowało swoje małżeństwa. I tak jak wy potraficie w taki budujący sposób mówić o tym, pocieszający na pewno wdowy i wdowców, że można siebie odnaleźć i odnaleźć wiarę, Boga i sens życia po doświadczeniu utraty współmałżonka, to tam, gdzie bywam na co dzień, tam takich ludzi niestety jest bardzo mało i tą utratę współmałżonka przyjmują w różny sposób, niejednokrotnie fatalny i mało budujący. Ileż razy jest tak, że na przykład przychodzi ktoś do biura parafialnego zgłosić pogrzeb i nawet nie widzę w nim żalu smutku, bo okazuje się właśnie, że to przyszła pierwsza żona, a ten zmarły pan to już ma tam trzecią czy czwartą. Ile razy jest tak, że na pogrzebie, kiedy już jest sam obrzęd pochówku, ktoś z rodziny zgłasza, że żona czy mąż będzie chciał odebrać, zabrać głos nad trumną. Ja zapowiadam to, proszę teraz, niech żona czy mąż wyjdzie i powie ostatnie słowo pożegnania. I nagle do przodu wyrywa się trzech panów czy dwie panie, bo okazało się, że tam kilku było takich. I jeszcze niejednokrotnie potrafią nad groby mało co się nie pobić między sobą. Jeden oskarża drugiego o śmierć tego nieboszczyka. No dramat, co się tam dzieje i ile potem jest właśnie takiej złości. Ile z takich przypadków, że ludzie umierają właśnie w tym nieprzebaczeniu, bo tam nie było Pana Boga w tej relacji, w małżeństwie i potem to się ciągnie po ślubie. To jest właśnie jak taki kamień przywiązany do nogi, który ciągnie człowieka w dno. A więc na ile wpuścimy Pana Boga w nasze życie, na tyle to się później objawi po śmierci współmałżonka. Ale jeżeli budowaliśmy te relacje, małżeństwo, partnerstwo, jak to się dzisiaj nazywa, bez Pana Boga, to gwarantuję, że tam, jak był obecny
przed śmiercią diabeł, to i po śmierci ten diabeł będzie obecny i będzie robił potworne zamieszanie, konflikty, zło, i to zło będzie się manifestować i ono się już manifestuje, jak mówię, na etapie zgłaszania pogrzebu kapłanowi i potem w czasie ceremonii i na stypie i w kolejnych tygodniach to zło odczuwają dzieci, najbliżsi, rodzina, i trudno tutaj znaleźć takiego człowieka, który by mógł znaleźć słowa wsparcia dla tej osoby, która doznała takiej straty, która często bywa budowana na grzechu, więc to są bardzo trudne, skomplikowane sytuacje i dlatego tak bardzo mocno trzeba pilnować, żeby Bóg był obecny w życiu takiego człowieka, jeżeli wiemy, że ktoś stracił współmałżonka tego cywilnego, niesakramentalnego, to co jest bardzo ważne i do czego zachęcam, to przede wszystkim, żeby jednak taka osoba jak najszybciej pojednała się z Panem Bogiem, żeby przystąpiła do sakramentu pokuty, być może po wielu latach i gdzieś starała się jednak skoncentrować teraz już na Panu Bogu. Tak więc myślę, że to jest wszystko bardzo ważne. Tutaj wiele można by rzeczy jeszcze pociągnąć a propos tego, co zostało tutaj powiedziane. Też mi się, tak jak wy mówiliście, szczególnie Marek, z jakimi spotykaliście się komunikatami od ludzi, którzy przychodzili was pocieszyć, czy próbowali z wami porozmawiać. No ja też się zastanawiałem przez chwilę, a o czym ja mówię właściwie, kiedy tacy ludzie do mnie przychodzą jako kapłan. I tak sobie myślę, że właściwie to, co mi serce wtedy podpowiada, mogłoby też być podpowiedzią dla wielu z was, którzy się z taką sytuacją spotykacie, że to komuś wam bliskiemu umiera współmałżonek i chcielibyście go pocieszyć. Przede wszystkim ja daję się tej osobie wypowiedzieć, słucham ją i czasami rzeczywiście to trzeba poświęcić dużo czasu, bo ta osoba ma tę potrzebę, żeby to wszystko wypowiedzieć i ten swój ból i powiedzieć o tych radosnych chwilach i o tym cierpieniu, które towarzyszyło odchodzeniu, słuchać. A więc to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, potrzeba, myślę, ważna, konieczna. Potem staram się, żebyśmy razem modlili się. A więc proponuję tej osobie, która do mnie przychodzi i mówi o tej śmierci współmałżonka, że pomódlmy się teraz modlitwą dziękczynną. Podziękujmy Panu Bogu za tego człowieka, za twojego męża, żonę, bo tak pięknie o nim mówisz. Podziękujmy za to Panu Bogu. I widzę, że ta osoba chętnie podejmuje tę modlitwę i być może jest to pierwsza modlitwa dziękczynna po śmierci współmałżonka za dar życia tego człowieka. I zawsze modlitwa dziękczynna jest jakimś rodzajem egzorcyzmu. Pamiętajmy o tym, że diabeł bardzo lubi wchodzić w te rany. Jeszcze myślę, dzisiaj sobie o tym opowiemy, w tych pułapkach duchowych. A już to dziękczynienie wyrażone w stronę Boga bardzo utrudnia szatanowi mącenie w naszym sercu. A więc proponuję, żebyśmy się wtedy pomodlili za to życie współmałżonka, za wspólny czas bycia razem, za każdy rok małżeństwa. Chodzi też o to, żeby przez tę modlitwę dziękczynną nie skupiać się na sobie i na swoim bólu, bo tak jak powiedziałem, w to lubi wejść zły duch. I też staram się przekierowywać uwagę z siebie. Oczywiście tego proszę nie mylić z tą autorefleksją bardzo konieczną i potrzebną, ale właśnie, żeby nie skupiać się na tym, bo żeby nie drapać tej rany, ale jeżeli to jest możliwe, to skupić się na potrzebach współmałżonka, bo on też ma swoje potrzeby po drugiej stronie, potrzeba modlitwy. Nikt z nas najprawdopodobniej po śmierci od razu do nieba nie wejdzie, bo chyba, że umarłby parę sekund po zyskaniu odpustu zupełnego, co daj Panie Boże, amen wszystkim nam tutaj, albo zginiemy śmiercią męczeńską, męczennicy też do czyśćca nie muszą iść za wiarę, ale najprawdopodobniej będziemy w tym czyśćcu i będziemy potrzebowali modlitwy współmałżonka. I to jest też bardzo ważne, żeby przekierować tą swoją uwagę z siebie na cierpiącego w czyśćcu współmałżonka, który potrzebuje tej modlitwy. I warto też taką modlitwę zaproponować, wspólnie odmówić koronka do Bożego Miłosierdzia, czy cokolwiek innego. No i właśnie, i starać się też przez modlitwę odcinać od pokus życia przeszłością, wracania do tego, co było. Właśnie, raczej starać się też otworzyć na to, nie zapominając o przeszłości, starać się otworzyć na to, co Pan Bóg daje. Przeżyć z Bogiem ten kolejny dzień, na nowo odczytać swoje powołanie. To wszystko właśnie odbywa się przez relacje z Bogiem i przez modlitwę. Także do tego zachęcam. Śmierć współmałżonka
i co dalej? Zapraszam Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami w telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków. Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców, 22:25. Dzisiaj mówimy o śmierci współmałżonka i co dalej. Nasi goście to ksiądz Sławomir Kostrzewa, Lilianna Homa i Marek Koszuta. Słuchamy Radio Maryja. Króluj nad Chryste. Zawsze i wszędzie. No, to tam jest o śmierci współmałżonka. Ja jeszcze żony nie mam, nikogo sobie, no, ale się modlę. A kogo witamy? Olaf z Bolszewa. Witamy, panie Olafie. No, ale się modlę o jakąś dobrą, wierzącą żonę. Może mi Pan Bóg da. Ale mnie taka inna myśl dopadła. Gdzie tam do śmierci, że dziadek, babcia, umrze ciocia, to jeszcze jakoś tam mam, że to nastąpi, no to dobrze. Ja jestem sam, jak nikogo nie poznam, to mnie inna myśl dopadła. A jak mi moja trójka przyjaciół odejdzie, ja sam zostanę, nie będę miał do kogo zadzwonić. Taka myśl mnie dopadła. Jak z tym sobie poradzić? I kupiłem sobie Boży poradnik zwycięstwa nad lękiem i Boży poradnik walki duchowej. Tak czytam. No ale może też państwo też byście coś doradzili. Mm-hmm. No, na razie to jest, no to wszystko, to z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, panie Olafie. Tak, ja Pana tu zapewniam, że na pewno Pan Bóg nie zabierze wszystkich od razu, trzech naraz, że to będzie następowało etapami, jak to wie, może Pan będzie pierwszy, tego to nie wiemy. Ale już myślę, że ta odpowiedź padła dzisiaj, że jeżeli Pan Jezus na pierwszym miejscu, to nie trzeba się tego lękać. On po prostu zagospodaruje naszym życiem, poprowadzi je, On zapełni tę pustkę, przestrzeń. To jest pierwsza odpowiedź, a druga, w ogóle trzeba uważać na te wszystkie lęki, takie nagłe myśli, które się pojawiają. One nie pochodzą od Boga. To znaczy tak, dobrze jest podjąć jakąś refleksję, ale refleksję, która buduje i prowadzi do Pana Jezusa. Ale jeżeli pod wpływem jakiejś myśli nagle dostajemy takiego paraliżującego lęku, który w ogóle naszą przyszłość rysuje w czarnych barwach, to znaczy, że chyba ta myśl pochodzi od złego ducha i zamiast wgłębiać się w rozstrzyganie tej zagadki, to po prostu trzeba się pomodlić, odmówić sobie dziesiątkę różańca. I jeżeli ta myśl przejdzie, to myślę, że nie pochodziła od Pana Boga. Tak więc taka jest moja odpowiedź. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Janina ze Szczecina. Witamy Pani Janino. Ja byłam w związku małżeńskim dokładnie 53 lata. Kilka lat opiekowałam się ciężko chorym mężem na Parkinsona. Był to straszny okres. Nie radziłam sobie z tym. Był głęboki COVID, nie mogłam w zasadzie, bałam się kogoś wziąć. Były piękne chwile, bo jestem we wspólnocie, przychodzili do mnie bracia, modlili się nieszporami. To był taki okres piękny. Jedynie po śmierci ja nie rozpaczałam, przykro mi bardzo powiedzieć. To była dla mnie ulga. I jedynie co po śmierci męża miałam straszne wyrzuty sumienia, że wiele rzeczy zrobiłam źle. Głównie poświęciłam się na rehabilitację, a mało na sprawy duchowe. No teraz, chociaż ta choroba była makabrycznie ciężka, ale wiem, że to był też dla nas czas nawrócenia i za to Bogu dziękuję. Ja jestem cholerykiem, to dość trudna osobowość. Mąż był całkowicie, niesamowicie spokojny, ale jedynie co w tej chwili z czasem, to serdecznie Bogu dziękuję za te 53 lata. Wspominam piękne spacery, gdzie my chodziliśmy sobie z mężem, mąż uwielbiał chodzić po Szczecinie, tam po tym lesie, to było cudowne.
No, po śmierci męża chodziłem do kościoła, no miałam wypadek, w tej chwili chodzę tylko w niedzielę. No i co mogę powiedzieć? Tak jak powiedziałam, nawet mi jest przykro, bo mąż mi się śnił 3 razy, widziałam go całkowicie tułów, a nie widziałam nigdy twarzy. I tak powiedziałam do dziewczyn znajomych, ja nawet nie zasłużyłam, żeby zobaczyć jego twarz. I było mi z tego powodu bardzo przykro. Ale staram się żyć normalnie, no wiadomo, tak każdy ma doły, ale no staram się modlić, Gregoriankę zamówiłam, modlę się za męża bardzo często. No to tyle, no co bym mogła powiedzieć, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Dziękuję pani Janino za pani świadectwo. W tym, co pani powiedziała, to szczególnie ta końcówka, myślę, jest warta podkreślenia, że pani modliła się za męża, zamówiła gregoriańskie msze, uczestniczyła w nich. Teraz, myślę, jest okazja, aby te swoje cierpienia ofiarować w intencji za duszę małżonka. I o tym proszę pamiętać. To, co mnie osobiście bardzo smuci jako kapłana, to kiedy prowadzę msze pogrzebowe, nikt nie zamawia mszy świętej, nikt nie prosi o tę mszę. W ogóle ja nie lubię słowa, że jest msza święta zamawiana, bo zamawia to się jakiś towar, a msza nie jest towarem, dlatego mówię prosić o mszę świętę. Więc nikt nie prosi o tę mszę świętę. Czasami jakaś jedna, druga zamówiona, poproszona przez sąsiadów, czy przez kogoś tam dalekiego, krewnego, ale współmałżonego tym nie pamięta. Nieraz jest tak, że nawet jeżeli taka msza jest poproszona, to potem nie ma ich w kościele na tej mszy. No nie, to nie o to chodzi. Więc to, co teraz powinniście podjąć, to szczególną modlitwę w tej intencji właśnie jako cała rodzina modlić się za współmałżonka. Te sny, no do nich się tak do końca przywiązywać nie można, ale też nie można ich lekceważyć. Ja kiedyś też na ten temat napisałem w naszym dzienniku artykuł. Być może właśnie taka forma ukazywania się męża oznacza, że on potrzebuje tej modlitwy cały czas. I warto o tę modlitwę prosić i kapłanów, i najbliższą rodzinę, żeby nie był osamotniony. Pojawia się też ten motyw przygotowania do śmierci współmałżonka, że nawet pomimo tylu lat okazuje się, że w tym zabieganiu, codziennych obowiązkach, później chorobie, że wciąż jednak te tematy nie są przepracowane. I tutaj są różne szkoły. Wielu kapłanów radzi, żeby przynajmniej raz na rok, najlepiej w okresie Wielkiego Postu, porozmawiać ze sobą jednego wieczora o potencjalnej śmierci jednego z nich, przygotowywać się w ten sposób. Może dobrze byłoby wyjechać gdzieś na jakieś rekolekcje małżeńskie i czasami w ramach tych rekolekcji są organizowane takie pogadania. I być może właśnie dzięki temu uda się pewne sprawy omówić i doprowadzić do tego, że wiemy, że nie zachowujemy współmałżonka dla samych siebie, ale że mamy przekazać go Panu Bogu i że mamy podejmować to małżeństwo w duchu chrześcijańskim. To znaczy, że ono tu na ziemi będzie miało swój finał w momencie śmierci, ale że my do tego momentu możemy jednak w jakiś sposób się przygotować, pod warunkiem, że będzie on przeżywany razem z Panem Jezusem. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zofia z Kieleckiego. Jestem wdową, 2 lata i 5 miesięcy. Przeżyłam z mężem 50 lat, 4 miesiące i 8 dni. Mąż zmarł na COVID-a, tą pandemię. Ja leżałam w szpitalu i on też leżał w szpitalu. Ja wyszłam jednego dnia, a małżonek zmarł drugiego dnia. Nawet nie pożegnałam się z nim tyle, co pożegnaliśmy się, jak w trumnie leżał. Ale jestem wdzięczna Panu Bogu za przeżyte te 50 ponad lat. Doczekaliśmy 5 dzieci, 11 wnuków, 3 prawnuków. I tak było tydzień po śmierci. Ja strasznie to przeżywałam. Lekarz mi dał tabletki, ale mówię, nie, Panie Boże, ja tak nie mogę żyć. Ja muszę się otrząsnąć. Ja nie chcę brać tych tabletek. Pojechałam na cmentarz i mówię do męża. Mężu, przepraszam cię za wszystko. Jeżeli coś zasłużyłam, przepraszam cię z całego serca. A najpierw przepraszam Boga. I ciebie proszę o przebaczenie. Proszę mi wierzyć, wszystko ode mnie odeszło. Od tej pory już nawet jednej tabletki nie wzięłam, nic. Było zamówionych 65 mszy po pogrzebie, na pogrzebie ludzie zamówili i ja od siebie, dzieci, 5, każde też dziecko od siebie z rodziną,
i cała rodzina i sąsiedzi, znajomi, było bardzo dużo mszy świętych. Zamówiłam gregoriankę też, odprawiała się. I teraz co miesiąc, każdego 29 dnia miesiąca odprawia się msza święta w intencji mojego męża. No to moja bratowa mi mówi, a cóż, on był taki grzeszny, że tak co miesiąc zamawiasz. Ja mówię, a kto z nas jest bez grzechu? Kto z nas jest bez grzechu? Wszyscy jesteśmy grzeszni. I ja Panu Bogu dziękuję za tyle lat przeżycia. Wspominam dobrze. I też mieszkam sama, bo dzieci są dalej. Jeden syn mieszka ze mną u góry, no ale wszyscy pracują, wyjeżdżają. Ale ja dziękuję Panu Bogu za każdy dzień i dokąd będę żyła, będę się modlić za niego. I naprawdę to jest wielka radość. I wiem, że on jest ze mną i tak za to Bogu z całego serca dziękuję. To chyba wszystko. Dziękujemy Pani Zofio. Bardzo Pani dziękujemy za ten telefon, taki bardzo pozytywny głos. No i to podkreślenie o tej wielkiej modlitwie, która cały czas idzie za światy, za duszę współmałżonka, na pewno jest to coś bardzo ważnego. No niestety pojawiają się tacy ludzie, którzy w swojej nierozsądności, delikatnie mówiąc, sugerują, że on na pewno był wielkim grzesznikiem, skoro tyle mszy za niego odprawiają. Jest dokładnie na odwrót, że im kto bliżej Boga, im kto bardziej święty, to tym bardziej odczuwa swoją słabość, grzeszność i potrzebę modlitwy. Gdyby tak patrzeć na to, że dużo mszy trzeba za tego, kto był wielkim grzesznikiem, to moje doświadczenie jest dokładnie na odwrót, że ci ludzie, których ja za życia widziałem naprawdę jako wybitnie blisko Boga, prawie że świętych, to za nich było odprawianych wiele mszy świętych, bo po prostu ta Boża łaska im towarzyszyła, że potrafili wokół siebie takich ludzi spotkać, znaleźć, przywiązać, że modlili się za niego, dali ten najpiękniejszy dar. A kiedy umierał człowiek będący daleko od Pana Boga, to właśnie bardzo często tej mszy świętej nie było. I też tutaj podejrzewam, że bardzo dobrze może coś dodać do tego Marek i skomentować. To jeszcze chciałbym dodać ten ważny aspekt przebaczenia zmarłemu małżonkowi. Tak, to jest bardzo ważne, żeby przebaczyć jak najszybciej po śmierci, najlepiej jeszcze przed śmiercią, ale powiedzieć to głośno na modlitwie Bogu i powtarzać to. To jest uwalniające i dla zmarłego, i dla żyjącego. Pamiętam też takie świadectwo pewnej osoby, która mówiła mi o tym, że nie mogła przebaczyć zmarłemu mężowi pewnych spraw, które się wydarzyły w ich życiu. Chodziło o jakąś zdradę małżeńską i on zmarł w tym nieprzebaczeniu własnej żony. I wiele razy śnił się jej właśnie w taki bardzo zły sposób, taki bardzo cierpiący, wręcz jako taki, kto we śnie przychodził nadal ją dręczyć. I powiedział o tym kapłanowi, nawet chciała iść do egzorcysty. A ten ksiądz zapytał od razu, a ty mu w ogóle przebaczyłaś? No jak mu to mogę przebaczyć? Przecież tak bardzo mnie poranił i tak dalej. I powiedział ten kapłan tej pani, że no dopóki pani nie przebaczy, on nie będzie mógł pójść do nieba. Ale to nie tylko, że on cierpi, to pani jeszcze będzie cierpieć. I tu na ziemi też w czyśćcu za to nieprzebaczenie. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dało jej to do myślenia. Kapłan powiedział jej też, że o własnych siłach nie będzie w stanie przebaczyć, że musi się bardzo modlić o tą łaskę, żeby to wypłynęło z serca. I rzeczywiście po pewnym czasie była w stanie z serca powiedzieć przebaczam i ten mąż przyszedł znowu do niej we śnie, ale już zupełnie inaczej i widziała jak to zadziałało, jak to było mężowi potrzebne. Myślę, że Marek coś chciałby dodać. Znaczy ja chciałem dodać odnośnie tych mszy świętych, że jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny za każdą zamówioną mszę świętą. Rachubę w zasadzie straciłem po 150 mszy, bo tyle było zaraz po pogrzebie, za każdą modlitwę, za każdą właśnie taką zamówioną bardzo dziękuję i nie rozumiem, jak można właśnie mówić w opcji takiej, że musiał być bardzo wielkim grzesznikiem ktoś, że tyle mszy. Nie, no wręcz przeciwnie, to co ksiądz tu powiedział, chciałem tylko to potwierdzić i jeszcze raz podziękować, mówię, za każdą mszę, za każdą modlitwę, bo nie jestem w stanie osobiście każdemu podziękować. Uważam, że było to bardzo ważne i nam jako rodzinie niesamowicie, dzieciom niesamowicie potrzebne i piękne i żal, że tych mszy jest tak mało zamawianych w innych przypadkach. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na i Maryja zawsze. Teraz i zawsze. Małgorzata z Warszawy. Witam panią. Jestem wdową od 17 lutego tego roku. Po 63 latach małżeństwa. No muszę powiedzieć, że mogę tylko Bogu dziękować i wszystkim opowiadałam zaraz po odejściu mojego męża, bo ja właściwie nie mogę nawet mówić po śmierci, bo po odejściu z tego świata, bo ja cały czas czuję go duchowo połączonego ze mną, dlatego że takie było nasze pożegnanie w domu, że nie mogę myśleć o tym inaczej, bo było tak, że półtora roku temu pojawił się w naszej parafii ksiądz Rafał, który ja jak drugi raz zobaczyłam go w kościele, to powiedziałam, nie wiem dlaczego, bardzo pewnie i stanowczo, ksiądz jest nam dany na finał naszego małżeństwa. Do tej pory ja nie rozumiem, jak to ze mnie wyszło. On to usłyszał. Później, ponieważ ja byłam przy mężu, mąż no, ciężko chorował, więc prosiłam też, po jakimś czasie prosiłam księdza Rafała, żeby przychodził do mnie w pierwsze soboty, bo ja przyjmowałam Pana Jezusa i nie chodziłam do kościoła z różnych powodów, właśnie żeby być przy mężu, przy radiu. Zastanawiałam się, wolałam być razem z nim podczas mszy radiowej, niż iść sama tam, wiedząc, że on może uśnie przy radiu. I tak było przez jakiś czas, a mąż zastanawiał się, przygotowywał się przez jakiś, no, kilkanaście chyba lat nie przystępował, nie wiem dlaczego, z różnych powodów swoich do sakramentu pojednania. I ja cały czas, no, wiedziałam, on był w 90 roku swojego życia, ja też po 80. No, wiedzieliśmy, że no, tak długo jeszcze na tym świecie nie musimy być. I mąż bardzo chorował, to znaczy miał i kłopoty z nogami, otwartymi ranami na nogach, z bezdechem i z trudnością z oddychaniem pod koniec. To trwało wszystko 6 lat takiej właśnie mojego i to też on uważał, że nikt inny nie może mu zrobić opatrunku, tylko ja. No oczywiście ja byłam przy nim, bo na rencie, emeryturze już właściwie miałam czas pod koniec życia jego dla niego. Cały świat to był mój mąż. Razem byliśmy i starałam się pomóc mu w miarę moich możliwości. Oczywiście z pielęgniarką, z lekarzem przychodziła pielęgniarka, bardzo nam pomagała. Ale przede wszystkim to właśnie mąż wybierał sobie mnie jako amatorkę, ale właśnie najbardziej mu to odpowiadało. No i to trwało 6 lat takiego właściwie leżenia jego, trudności w chodzeniu. Bardzo był dzielny, do ostatniej chwili to on właściwie chciał umrzeć w biegu. No niestety stało się inaczej, że ostatnio właśnie leżał już parę miesięcy, właściwie nie wychodził z domu, dlatego że no tylko jeździliśmy do dermatologa, który zmieniał mu opatrunki i tak właśnie wyglądało to, że rana się nie goiła i lekarz zalecał, żeby nie chodził, robił mu opatrunki i poza tym był pod aparatem tlenowym. Też ja musiałam przy nim czuwać, dlatego że zasypiał i ten aparat tlenowy mu tam właśnie rozłączał się i nie skutkował, a trudności w oddychaniu miał. Więc to były te ostatnie miesiące. No i ksiądz Rafał, jak przychodził do mnie, zawsze no, zaczął rozmawiać z moim mężem. Bardzo im się dobrze rozmawiało na różne tematy, poza sakramentem pojednania. A jeszcze nie, proszę księdza, jeszcze nie.
No i tak się, tak widziałam, że słabnie, słabnie. Zresztą mąż też czuł, bo nam przy e-wizycie mówił lekarzowi: panie doktorze, ja się wykańczam. No tak, tak czuł. Ja byłam cały czas przy nim. To prawda, przychodziła pani opiekunka tam od czasu do czasu, przychodziła do nas, no zajmowała się tam czym trzeba. No i ona właśnie w ostatnich dniach, potem się okazało, że w ostatnich dniach jego życia tutaj na ziemi bardzo mi pomagała, bo na przykład jeśli chodziło o jakąkolwiek kąpiel, bo mój mąż nie życzył sobie ani żadnych pampersów, ani żadnych jakichś tam no, mycia w łóżku. Musiało być to kąpiel w brodziku, a ja nie mogłam sobie na to pozwolić, dlatego że sama będąc z nim, więc pani Luda bardzo nam pomagała, bo tylko przy niej, przy jej asekuracji, ona z całym sercem weszła w tą opiekę. Tylko przy niej mogło to się odbyć i tak jak sobie mąż życzył, w taki sposób, że on wchodził, on tam siedział prawie godzinę, ja bałam się bardzo, że tam zasłabnie, ale to miał, jak sobie życzył, w jaki sposób chciał te wszystkie czynności odbywać. I stało się tak, że te ostatnie noce, jak się okazało potem, to właściwie on jęczał, nie wiem, bolało go chyba wszystko, nie wiem. I ja znów miałam, tak byłam zmęczona już fizycznie, że no zasypiałam w różnych momentach. Właśnie ja spałam, prawie na chodząco spałam. I nawet jak położyłam się w sąsiednim pokoju i spałam, a ja się twardo, cały czas słyszałam jęki męża. I ostatnia noc to była, która się okazała ostatnią, była taka, że ja siedziałam przy nim, on siedział na łóżku i wybierał się do łazienki w pewnym momencie, ale no ja mówiłam, zaraz przyjdzie pani Luda, nie wiedziałam jaka jest godzina, bo cały czas szarówka, bo to był luty i po prostu powiedziałam, Nie wiem jak to się stało, bo nie ja działałam. Ja działałam, już prawie byłam, prawie śpiąca, nieprzytomna, nie wiem w jaki sposób. Ja chwyciłam za telefon i zadzwoniłam do księdza Rafała. Nie wiedząc, która to godzina, okazało się, że była 6:15 rano. Ksiądz mówi, no to będę musiał się ubierać. Pani Małgorzato, dziękujemy za pani świadectwo, ale kolejne telefony czekają, także no, to jest opowieść ciekawa i długa, ale mówię, więcej słuchaczy jeszcze chce zabrać głos. Czy ksiądz jakoś skomentuje? Ja może tylko tak w jednym zdaniu podpowiem, bo tutaj wybrzmiała jedna sprawa, mianowicie, że mąż zwlekał z sakramentem pojednania i czasami tak jest, że współmałżonek albo zwleka, albo w ogóle nie podejmie spowiedzi świętej przed śmiercią i śmierć zastaje go w tych grzechach, nieraz po wielu latach bez spowiedzi i jest dramatem tego małżonka, który pozostał na ziemi, że oto ta druga strona, pomimo różnych wysiłków, jednak nie podjęła tego zadania, tego obowiązku oczyszczenia się przed śmiercią i jest niepokój, co z jego duszą. Ja myślę, że tutaj trzeba ufać Bożemu miłosierdziu i podjąć ze zdwojoną mocą modlitwę za zmarłego męża czy żonę i wierzyć, że ta twoja modlitwa na pewno wyda dobry owoc. Nigdy też nie wiemy, czy on na przykład będąc nieprzytomnym albo w te przysłowiowe ostatnie sekundy przed śmiercią nie wzbudził w sobie aktu doskonałego za popełnione grzechy i jednak gdzieś ma szansę na to zbawienie. No i też pamiętajmy, jeżeli to dotyczy szczególnie osób starszych, że jeszcze idzie za nim ta łaska związana z tym cierpieniem, chorobą, którą przeżywał przez te długie lata, że to też jest jakiś klucz do Bożego serca, miłosierdzia. Może właśnie Bóg, znając słabość tego człowieka, jakieś trudności duchowe, o których my nie wiemy, dla których zrezygnował z tej spowiedzi albo ją odwlekał, może właśnie przyjął tą ofiarę jego cierpienia. Tak więc nie tracić nadziei. Pomimo wszystko ufać i modlić się. To jest to, co możemy zrobić. I nigdy nie dać sobie diabłu wmówić, że oto twój mąż na pewno jest potępiony i przestań się za niego modlić. Takie myśli pochodzą od szatana.
Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bogdan z Torunia. Chciałem tu poruszyć pewne wątki, które może nie były poruszone, ale muszę zacząć od pewnego wprowadzenia. No, po pierwsze to jestem w tej chwili samotnym emerytem, mieszkam sam. Byliśmy w małżeństwie 47,5 lat, w tym 36 lat w domowym kościele. Żona nie żyje od 8,5 roku. Zmarła dzień przed po Bożym Narodzeniu. Nie ukrywam, że bardzo mi pomogły w pierwszych chwilach dzieci, współmałżonkowie i wnuki, zwłaszcza ten czas bezpośredni, zwłaszcza, że dla mnie śmierć żony była, mimo wszystko, że chorowała prawie 10 lat, to jednak była zaskoczeniem. Nie myślałem, że to tak znienacka, jednak jak zawsze pewnie znienacka się stanie. I muszę powiedzieć, że to mi dało też dużo, dużo do myślenia. Między innymi może mi było łatwiej się jakoś trzymać w garści, jako że przeżyłem też śmierć swoich rodziców, śmierć taty, jak miałem 6 lat, że byłem przyzwyczajony do samodzielności, odpowiedzialności, także i do konkretnych działań, więc może mi było trochę prościej niż czasem może innym, ale mimo wszystko jest to niesamowite przeżycie i oczywiście czas nie leczy żadnych ran. Rany może leżeć fizyczne. Jak się coś wie, to nie można nie wiedzieć, jak wiemy. I no, był to czas niesamowitej refleksji, ale jednocześnie i takiego odczucia, no może nie porzucenia, ale osamotnienia, zwłaszcza gdy zostawałem sam w domu i nie miałem się do kogo odezwać. Nikt akurat nie dzwonił, sam nie miałem za bardzo ochoty. Myślę, że ktoś, kto nie przeżył śmierci bliskiego, to jest mu trudno zrozumieć właściwie sytuację takiego człowieka. Ale uznałem, że skoro przysięgałem i obiecywałem, że aż do śmierci, no to znaczy, że tak ma być i że tutaj nie ma miejsca na żadną rozpacz czy depresję i widocznie mam coś do zrobienia na tym świecie, skoro zostałem. I chciałem powiedzieć, że poza tym, że jestem bardzo wdzięczny i lekarzowi naszemu rodzinnemu i przyjaciołom, którzy byli blisko, bo tak się szczęśliwie złożyło, że i odwiedzili nas tuż przedtem cała rodzina właściwie była przy łożu śmierci żony, dzieci z współmałżonkami, były wnuki, chrześniaczka, rodzeństwo żony, także było to dość wyjątkowy czas i w tym momencie zrozumiałem, co to znaczy dobra śmierć, przynajmniej tak sobie to tłumaczę, ponieważ z żoną no, modliliśmy się o dobrą śmierć kilkadziesiąt lat. Zaczęło się to w Górce Klasztornej i tak sobie kiedyś się zastanawiałem, co to znaczy dobra śmierć. I myślę, że to, że umierała w domu, że byli wszyscy bliscy, że nie było widocznych oznak cierpienia, a w zasadzie powinny być. Odeszła cicho, spokojnie w sobotę, Dzień Maryjny. Zresztą miała na imię Maria. To chyba można by nazwać, że to dobra śmierć. Natomiast co z tego wynika, że na pewno to, że coś zostaje do zrobienia i że może nasze działanie i myśli powinny być bardziej ukierunkowane na to, co możemy zrobić. I myślę, że tutaj jest duże pole do popisu w rodzinie, a w szczególności w kontaktach z wnukami, które czasami bardziej potrzebują rozmowy niż to się czasem wydaje, nawet rodzicom czasem, i że czasami dziadek może więcej powiedzieć niż i łatwiej niż rodzice. I przemyśliwałem też, mam dużo takich rozmów, myślę, że bardzo cennych. Zresztą dzieci najstarsze przyszły z tydzień czy dwa tygodnie po śmierci
żony przyszły i wskazały na mnie palce, powiedziały: dziadku, musisz napisać porządny życiorys babci i wspomnienia, bo jak my będziemy duzi, to nie będziemy tego pamiętać. I myślę, że to też jest jakieś zadanie, żeby to, co było dobre w naszym małżeństwie, co nas budowało, żeby w jakiś sposób przekazać, jak również tą bliskość, która była między nami. I widzę, że jest na to duże zapotrzebowanie, wręcz oczekiwanie. I to jest jak gdyby jeden aspekt. Drugi to, że im dłużej się modliłem i zastanawiałem nad tym, co dalej, to tym bardziej rosła we mnie wdzięczność za te łaski, które i prowadzenie, któreśmy otrzymali, i teraz dopiero niektóre dostrzegam, jak to Bóg nas prowadził do siebie i nas z dziećmi, i moja wdzięczność na pewno jest, wyraża się w dużo głębszej modlitwie niż do tej pory. I myślę, że też to świadectwo również i tego, i częstych odwiedzin, i modlitwy na grobie, no też o czymś świadczy. To jest, i jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie te rzeczy, które się dzieją w rodzinie, które może, zwłaszcza dotyczą osób, które już się poznały, tak jak wnuki z żoną, że ten przekaz jest naprawdę bardzo ważny. I jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć poza tym, że również wydaje mi się, że byłbym w stanie rozmawiać z człowiekiem, któremu ktoś bliski odszedł, i go bardziej rozumieć, znając własną sytuację. I takim świadectwem też starałem się dzielić. I myślę, że to też jest jakieś zadanie, które można wypełniać. I ostatnia rzecz, to też wzrosła, właściwie pojawiła się może głębsza i obszerniejsza modlitwa za zmarłych. I to nie tylko za żonę, ale za zmarłych bliskich z rodziny, za rodziców. Może więcej modlitwy za rodziców chrzestnych, za tych, którzy pomagali nam w życiu, a często o nich może nie pamiętamy, i za tych, którzy prowadzili nas do Pana Boga. I myślę, że jest to jakieś zadanie, które też pomaga w tym, żeby żyć aktywnie, a jednocześnie chyba w jakiś sposób pożytecznie. No i chciałbym tu zaapelować do tych, którzy żyją, że czas płynie, niezależnie od tego, co zdążyliśmy zrobić, jest to taki czas pożyczony i nie da się go zostawić na potem, więc to, co się da dobrego zrobić i pożytecznego i związanego z oznakami miłości, to róbmy to. Sam miałem wyrzuty sumienia, czego jeszcze to nie zdążyłem zrobić. Na szczęście udało mi się to też jakoś pokonać pozytywnie. No i tym chciałem się podzielić. Także życzę wszystkim wstęp Boże z poprowadzącym i Bóg zapłać za tą audycję, która dla mnie też jest bardzo potrzebna i budująca. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Panie Bogdanie. No, w Pańskiej wypowiedzi pojawiło się wiele konkretów. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź, za ten telefon. Dla mnie szczególnie ważne było to, jak Pan podkreślił, że jednak to doświadczenie przyszło tak bardzo znienacka. Pomimo, że zdawało się, że człowiek wierzący i po formacji domowy Kościół gdzieś tego się spodziewał, ale jednak zaskoczyło. Bardzo ważna jest obecność najbliższych. Pan to powiedział i dobrze, że to wybrzmiało, bo wydaje mi się, że właśnie takie momenty, one są sprawdzianem jakości naszych znajomości, przyjaźni oraz najbliższej rodziny.
wtedy pokazuje się, ile jest warta i czy potrafią tak naprawdę zdać ten egzamin z bycia przyjacielem, z bycia bratem, siostrą, czy właśnie kimś tam bliskim. Dobrze, że można na nich liczyć, jeśli można na nich liczyć, ale jeżeli pan to docenił nawet po tej stracie, takiej można powiedzieć spodziewanej, to co dopiero, kiedy śmierć przyjdzie naprawdę nagle, mam tutaj na myśli osoby, które tracą współmałżonków, na przykład w wypadkach. Tutaj w ogóle nie ma czasu na przygotowanie się. Przyjeżdża policja i informuje, no, mąż, żona zginął w wypadku, może w jakichś innych okolicznościach, może szedł do pracy, zawał, wylew, cokolwiek. Ile tam jest prawnie załatwionych, nieomówionych, niezamkniętych, niepostanowionych, i to jest dopiero dramat takich ludzi. I tu w tej sytuacji nie można zostawić człowieka samego. Tutaj potrzeba, czy to najbliższej rodziny, czasem jeżeli ktoś ma dorosłe dzieci, to też one powinny wejść w tę rolę wsparcia, nie tylko właśnie tego, kto tam z roszczeniami różnymi wychodzi, pretensjami, ale właśnie potrafi współczuć. Czasami taki egzamin potrafią wspaniale zdać teściowie, o dziwo, których za życia też różnie traktujemy, ale czasem okazuje się, że to właśnie oni świadczą swoją pomoc. Bo przecież też umiera ich dziecko, ale jednak zwracają uwagę na tę osobę, co pozostaje. Więc przy takiej osobie potrzeba być, potrzeba jej okazać wiele cierpliwości, empatii, chociaż może się wydarzyć też tak, że taka osoba po nagłej stracie współmałżonka może nie chcieć przyjąć pomocy. Jest to dla niej tak szok, taki wielki szok, że no właśnie ona nie funkcjonuje w taki racjonalny sposób. Więc być może potrzeba jakiejś bardziej profesjonalnej pomocy psychologicznej, na pewno kapłana. Niektórzy w takich sytuacjach proponują nawet przeprowadzkę do swojego domu, albo ktoś tam proponuje, to słuchaj, to ja jestem twoim kuzynem, kimś bliskim, no zamieszkam u ciebie przez jakiś czas. Szczególnie trudne mogą być noce dla takiej osoby, a więc nie zostawiajmy bliźniego w takiej sytuacji samego. Ja myślę, że Lilianna też tutaj może dopowiedzieć coś ważnego, ale jeszcze chciałbym tutaj podziękować panu za podkreślenie tego pilnowania siebie i też uważam, że taka dyscyplina po śmierci współmałżonka jest bardzo ważna. Szczególnie zwróciłbym uwagę na trzy sprawy. Dyscyplina czasu, bo okazuje się, że nagle pojawia się mnóstwo czasu, bo jednak osoba, współmałżonka w jakiś sposób kierunkowała to, jak przeżywamy naszą codzienność. To są pewne obowiązki, zadania, a tu nagle jesteśmy sami. I co z tym czasem robić? Wtedy można łatwo się pogubić. A więc ten czas sobie planować. Dyscyplina czynów. I podobnie też można uciekać w jakieś bezsensowne sprawy i zgubić siebie, albo też można ten czas i nasze czyny zaplanować w jakiś wartościowy sposób. I trzecia dyscyplina myśli. Te myśli mogą uciekać w różne przestrzenie. Tak jak powiedziałem, często zły duch może też wykorzystywać nasze luki pamięci serca i wtedy zaatakuje nasze myśli. Tutaj też trzeba kontrolować, o czym myślimy, i trzymać się mimo wszystko twardo ziemi, nie zapominając o zmarłym współmałżonku, pamiętając o nim w modlitwie, ale nie wracając za bardzo do tego, co może tylko nas niszczyć. Teraz przekazuję głos Liliannie. Ja tutaj chciałam poruszyć dwie sprawy odnośnie tego, co właśnie przed chwilą zostało powiedziane, odnośnie tej dyscypliny. Rzeczywiście miałam takie doświadczenie, że po śmierci męża już po dłuższym czasie zaczęłam gdzieś tam błądzić, może tracić tą oś, którą wyznaczał mąż właśnie w modlitwie, w postępowaniu, w uczynkach. Gdzieś się zaczęłam może troszkę gubić, oddalać. I zdarzyło się właśnie napomnienie w postaci jednego jedynego snu, kiedy on mi się właśnie przyśnił i powiedział z takim troszeczkę, może nie złością, ale z takim stanowczością, zabieram cię stąd. Na zasadzie, robisz tutaj głupoty, trochę się opamiętaj, tak jak się zabiera dziecko niegrzeczne z piaskownicy. I rzeczywiście przyszło taka refleksja po obudzeniu, że kurczę, co ja robię? I trzeba rzeczywiście parę rzeczy naprawić. I w momencie, kiedy podjęłam taką decyzję, zaczęło się wszystko na nowo układać. Poczułam wielką, wielką ulgę, że tak, już jestem z powrotem na właściwych torach, przy właściwych decyzjach, w ramionach Ojca, bliżej Pana Boga. I wszystko znowu jest dobrze. Jakiś taki ciężar błądzenia zniknął.
A druga rzecz, która tutaj też wybrzmiała odnośnie osób, które ciężko przeżywają śmierć współmałżonka, ale też niekoniecznie ciężko. Bardzo potrzebujemy modlitwy wstawienniczej. Bardzo, bardzo, bardzo. Czy chcemy rozmawiać, czy nie chcemy rozmawiać, w jakikolwiek sposób nie przeżywamy tej śmierci, odejścia, ale nawet nie tylko straty współmałżonka, przeżyłam też stratę dziecka. Przeżywają ludzie oczywiście stratę może rodziców, przyjaciół. Potrzebujemy po prostu modlitwy wstawienniczej. Ona jest dla nas jak taki klosz zabezpieczający przed złymi myślami, przed takimi może jakimiś błędami, przed dręczeniem samego siebie i nie dopuszcza złych myśli. Oni się odbijają od tej modlitwy wstawienniczej. To jest taki parasol dla nas. To jest nie do przecenienia modlitwa. Doświadczałam tego 2 razy w życiu, jak bardzo jest cenna i od tej pory rzeczywiście, gdy tylko ktoś mnie poprosi o modlitwę, to nigdy jej nie odmawiam. Wiem, jak jest cenna i bardzo polecam, żeby jeżeli nie rozmową, jeżeli nie uczynkiem, jeżeli nie dobrym słowem, to zdecydowanie zawsze modlitwą wstawienniczą możemy służyć i pomóc. I odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Grzegorz ze Śląska. Witamy Panie Grzegorzu. Ja chciałem się podzielić też stratą. Żona została powołana przez Boga we wrześniu 2020 roku. 24 lata małżeństwa. W zasadzie można powiedzieć, było to nagle, bo w sobotę się źle poczuła, w poniedziałek zmarła, będąc i w poradni, i w szpitalu, bez diagnozy prawidłowej. Dopiero po sekcji zwłok okazało się, że to był tętniak aorty przy sercu rozwarstwiający się. Mam 3 dzieci na ziemi, 1 córkę w niebie. Siedziałem sobie kiedyś właśnie tak wieczorem, modliłem się i otwarłem w pewnym momencie Pismo Święte. Chciałem się podzielić tym fragmentem, bo w Piśmie Świętym właśnie znajdziemy odpowiedź na wszystkie nasze bolączki, problemy. I w Mądrości Syracha jest tekst, żałoba po zmarłym. Czy mogę go przeczytać, czy nie będzie czasu na to? No króciutki fragmencik, tak. Pisze tak: Synu, wylewaj łzy nad zmarłym i jako bardzo cierpiący zacznij lament. Według tego, co mu przystoi, pochowaj ciało i nie lekceważ jego pogrzebu. Płacz gorzko i z przejęciem uderzaj się w piersi. Zarządź żałobę odpowiednio do jego godności. Dzień 1 lub 2 dla uniknięcia potwarzy. Potem już daj się pocieszyć smutku. Ze smutku bowiem śmierć następuje, smutek serca łamie siłę. Tylko do chwili pogrzebu niechaj trwa smutek, bo życie udręczone przekleństwem dla serca. Nie oddawaj smutkowi swego serca, odsuń go, pomnąc na swój koniec. Nie zapominaj, że nie ma on powrotu, tamtemu nie pomożesz, a sobie zaszkodzisz. Pamiętaj o moim losie, który będzie też twoim. Mnie wczoraj, tobie dzisiaj. Gdy spoczął zmarły, niech spocznie i pamięć o nim. Pociesz się po nim, skoro już wyszedł duch jego. Chciałem tylko powiedzieć, dzięki właśnie wierze, dzięki temu, że byliśmy też blisko Boga małżeństwem, no różnie było, jak to w małżeństwie, raz lepiej, raz gorzej, ale cieszę się i wierzę, że jest w niebie, bo też najmłodszy syn miał wtedy 3 lata. Mówił, że do niego mama przyszła, że pogłaskała go, pocałowała, powiedziała, że ma być grzeczny i poszła do góry. Powiedział, że mama ma skrzydełka, ja spytałem gdzie i pokazuje tak 2 dłońmi, palcami z tyłu tu. Także no, takie to świadectwo, żeby właśnie, tak jak państwo też powiedzieli, oni są, tylko w innym miejscu, tak? A są cały czas z nami. Są cały czas w niebie razem z Panem Bogiem. A my mamy do tego nieba dążyć, żeby się spotkać. Dokładnie, tak. Dokładnie. Dziękuję Panie Grzegorzu. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść
Boże. Szczęść Boże. Mam na imię Anna. Witamy Panią. Od 4 lat jestem wdową. Z mężem przeżyliśmy 20 lat. Nasze małżeństwo układało się nam dobrze. Spokojnie, bo ja wyszłam za wdowca. On, mąż, dosyć młodo pochował swoją żonę. Był 2 lata w żałobie. Później ja byłam panną. I się pobraliśmy. Pobraliśmy się i żyliśmy dobrze. Tak, mieliśmy plany fajne, bo dzieci już duże. Także no, myśleliśmy, że pożyjemy trochę dłużej z sobą. Ale stało się inaczej. Mąż zachorował. Zachorował tak, że ja nawet tego świadoma nie byłam, że on poważnie zaczął chorować, bo chorował na cukrzycę, zaczął chudnąć. Ale ja mówię, to są takie niestety, że cukrzycy, tak się dzieje. Mąż pewnie już krył tą chorobę, czuł się może trochę wcześniej chory, ale w skrócie. Na tydzień, 2 tygodnie faktycznie przed śmiercią poczuł się już bardzo źle, dostał wysokiej gorączki, więc do lekarza rodzinnego. Szybko rentgen płuc, okazało się, że ma guza, więc szybko do szpitala. Ja w międzyczasie miałam operację na stopę, ale zawieźliśmy męża do szpitala. I tam w szpitalu już mąż było widać, że on się coraz gorzej czuje z dnia na dzień. No, porobili mu badania. Mąż jeszcze do mnie mówi, słuchaj, ty masz tą chorą stopę, bo faktycznie to był luty. Noga odkryta, stopa odkryta. Mówi, nie przyjeżdżaj. Mówi dopiero, mówi, ja tu wyjdę szybko, bo mówi, tu długo nie trzymają. No i ja planowałam, tak jak odwiozłam męża, że w niedzielę przyjadę, ale przede wszystkim to popatrzałam tam, gdzie jest kaplica, bo bardzo chciałam, mówię, jak przyjadę do męża w niedzielę, że pójdziemy na mszę. No, byliśmy praktykującymi, jesteśmy, ja nadal, bo służę w kościele, jestem nawet lektorem. Tak bardzo pragnęłam, żeby mąż też się pojednał z Panem Bogiem, pomimo że był praktykującym katolikiem, ale bardzo chciałam. Po prostu pewne rzeczy w jakimś tam czasie przewartościowałam i wiedziałam, że najważniejszą rzeczą, nie bałam się tak śmierci, ale najważniejszą rzeczą, że jest pojednanie z Panem Bogiem, żeby dać tą możliwość temu, który będzie odchodził z tego świata, żeby jeszcze mógł się pojednać z Panem Bogiem. I tego bardzo pragnęłam, więc mówię, jak przyjadę w niedzielę do męża, pójdziemy na mszę i poproszę, żeby jeszcze kapelana, żeby cię wyspowiadał. No i tak się stało, że mój mąż, niestety, ja już w niedzielę do męża nie pojechałam, bo po 5 dniach rozmawialiśmy z sobą przez telefon, mąż bardzo się ciężko już czuł w trakcie rozmowy, po prostu no, płuca miał zajęte bardzo poważnie i to był rozsiany już nowotwór bardzo. Mąż nie mógł ze mną nawet rozmawiać, bo brakował mu oddechu. I ja mówię, jak będziesz mógł, to ty do mnie dzwoni, a nie do ciebie, żeby no nie był na miejscu, był poza miejscem zamieszkania w tym pulmonologicznym szpitalu. Więc tak się umawialiśmy. No i w czwartek, akurat to były walentynki, w czwartek mój mąż mówi, że będzie miał rano badania takie już dokładne. I to powiedział z rana, że jeszcze ordynatorum powiedział, że doczeka nie jednej wiosny, bo mąż pytał, mieliśmy działeczkę, czy będzie, jeszcze zdąży na działeczce popracować. Ordynator powiedział, że tak, jeszcze nie jednej wiosny pan doczeka. No a po południu mąż dzwoni do mnie i mówi, ja już mogę umierać. To były walentynki. Ja mówię, co ty opowiadasz? Mówię, a nie chciałam go męczyć. Mówię, niech odpocznie, pewnie wieczorem znowu do mnie zadzwoni, bo ja czekałam od niego na telefon. Nie chciałam go wybudzać po prostu. I mówię, ja już mogę umierać. No i ja, chodząc codziennie na poranną mszę świętą, przyszłam z mszy święta, jeszcze poczułam taką rękę na plecach, a koleżanka mówi, pyta się, jak mój mąż. A ja mówię, no tak, wczoraj do mnie powiedział, że może już umierać. Tak mówię, czułam ten dotyk. Ona mówi, no i tak, ale mówię, myślałam, że ktoś za mną z tyłu stoi. Taki dotyk, takie dotknięcie na ramieniu. A dopiero po czasie mi ta koleżanka powiedziała, co mogło ewentualnie. Nie przyszłam do domu. No i otrzymałam telefon właśnie, że niestety ratowaliśmy męża i mąż zmarł mój, nie? Więc zgłosiłam się, rozpacz wiadomo, no i zgłosiłam
do księdza, mojego proboszcza, poszłam. Mówię tak i tak, więc ksiądz proboszcz pyta się, czy był pojednany z Panem Bogiem, czy przyjął sakramenty święte i tak dalej. Ja wiem, że nie zdążyłam, bo miałam w niedzielę pojechać, to było 5 dni raptem. Z tą chorą nogą było mi trudno. Pani Anno, tak, ja już halo. Będę kończyć, ale tak, ja już będę kończyć, tylko dopowiem, o co chodzi. No, spowiedź bardzo ważna. Trochę? Spowiedź jest bardzo ważna, także dziękuję za zwrócenie uwagi na nią, żeby właśnie pomóc wyspowiadać się, pojednać z Bogiem, z osobie, która odchodzi. Dziękujemy pani Anno, bo czas nam się już kończy. Bóg zapłać. I w takim razie Lilianna. Tak, ja chciałam na jedną rzecz zwrócić uwagę. Po śmierci męża miałam takie uczucie zgody i pokoju związanego z tym, że go nie ma. Takiego pogodzenia się, oddania całego bólu, żalu, uczuć i Panu Bogu, zawierzenia, wiary, głębokiej wiary i prawdziwej w to, że nas nie zostawi, że Pan Bóg się nami opiekuje, ale też, że Krzysztof tam z nieba będzie się za nami wstawiał. Natomiast w tej poczuciu wiary katolickiej nie dawałam sobie prawa do rozpaczy i złości. Takiej zwykłej, prostej ludzkiej, która, jak się dowiedziałam potem od katolickiego psychologa, nie ma do końca związku z wiarą, czyli możemy wierzyć i oddać w pokoju, pogodzić się ze śmiercią współmałżonka, ale jednocześnie możemy sobie dać prawo do zwykłych ludzkich takich emocji. I to nie znaczy, że nie wierzymy, że nasza wiara się zachwiała, bo takie miałam poczucie, że nawet się nie mogę na niego trochę pozłościć, no bo w sumie jest mu lepiej. No w sumie każdy z nas dąży do świętości, każdy z nas by chciał być na jego miejscu, bo był dobrym człowiekiem, zrobił wiele dobra, wiem, że jest w niebie, to w sumie powinna mu zazdrościć i trochę zazdrościłam. Ale nie dawałam sobie prawa właśnie do tej złości, do takiego poirytowania trochę. I ponieważ byłam wierząca, ponieważ no jakby wiara mi na to nie pozwalała. I na to chciałam zwrócić uwagę, że to był mój błąd. I w momencie, kiedy sobie jakby no dałam zgodę na to sama sobie, było mi lepiej, było mi dużo lżej. Wiedziałam, że mam do tego prawo, wiedziałam, że to nie jest nic złego i że wierząc, wierzę, oczywiście godzę się z tym nadal i w pełnej świadomości, natomiast mam prawo do ludzkich emocji, bo one też pomagają pogodzić się tak do końca ze stratą i przejść przez te wszystkie etapy żałoby. Dziękuję, Marku. Ja tylko tak krótko też, że Jezu, ufam Tobie i to jest jak gdyby to, czego się trzymam. Nie potrafię wytłumaczyć pewnych rzeczy, nie do końca tu te emocje u mnie w jakikolwiek sposób wypłynęły. Natomiast no, czekam, co z tego, zakładam, dobrego wyniknie, bo po ludzku patrząc to jest po prostu ciężko i nie do objęcia. Natomiast no, tylko w perspektywie Jezu, ufam Tobie ma to sens i to wszystko. Dziękuję. Ksiądz Sławomir Kostrzewa. I po raz kolejny z tych wypowiedzi przekonujemy się, jak bardzo Pan Jezus pomaga tym, którzy są Mu oddani, przeżywać takie trudne chwile. Ale niestety, jeżeli ktoś trzyma Boga na dystans w swoim życiu, to może spodziewać się w chwili utraty współmałżonka bardzo bolesnych ataków duchowych, których źródło niestety pochodzi w złym duchu, którego gdzieś dopuściło się do siebie na jakimś etapie. Często Jego obecność trwa przy nas, kiedy jest obecny grzech ciężki. I trzeba mieć świadomość, w jaki sposób będzie nas atakował. O tym chciałbym powiedzieć przez chwilę, bo też o to często bywam pytany. I zacznę od tego, co jest przeciwieństwem tego, o czym przed chwilą mówiliście. A więc bardzo często u takich osób, które żyją z dala od Pana Boga albo mają słabą relację z Panem Jezusem, po utracie współmałżonka pojawiają się niepokój, smutek, rozpacz, beznadzieja, utrata wiary, nadziei, miłości. I to są potężne ciosy. Właściwie każdy z nich może doprowadzić do zaprzeczenia Bogu, w ogóle zaprzeczeniu sensu własnego istnienia. Człowiek wtedy uważa, że jego życie nie ma sensu i niestety często wchodzi na przykład w nałogi. U niektórych osób pojawiają się na przykład próby samobójcze, niestety.
Kolejny etap, albo jakiś inny rodzaj ataków duchowych, to jest mnożenie się lęków u tej osoby. Pamiętam rozmowę z jedną panią sprzed kilku miesięcy, która mówiła, że kilka miesięcy po śmierci mamy pojawiła się nagle myśl, że mama jest potępiona, zupełnie irracjonalna, ponieważ ta kobieta była osobą wierzącą, gorliwą w wierze, umarła zaopatrzona sakramentami, miała katolicki pogrzeb, a jednak cały czas wracało do niej, moja mama jest w piekle, twoja mama jest w piekle, jakby z zewnątrz. I tak jak mi mówiła, ta myśl ją zatruwa, odbiera pokój. I tego rodzaju myśli mogą pojawić się u wielu osób. Z jednej strony pojawia się na gruncie naszej miłości do zmarłej osoby. Przecież chcemy dla niej tego, co jest najlepsze. Chcemy wiecznego zbawienia. A tutaj z drugiej strony szatan atakuje ten nasz wewnętrzny pokój. Myślą, że nie będzie miała ta osoba nieba. Że niebo nie jest dla niej, że jest piekło. No właśnie, zły duch sieje w sercu człowieka wątpliwości. Cieszy się, kiedy człowiek tkwi w tym niepokoju, kiedy wątpi w Boże miłosierdzie. Więc metoda na to przede wszystkim modlić się, prosić Pana Boga o ochronę dla siebie, prosić innych o modlitwę wstawienniczą. Tu Lilianna potwierdziła, jak to jest ważne. Modlić się regularnie koronką do Bożego miłosierdzia i dla siebie, i dla zmarłego współmałżonka. Ale też to, co powiedziałem, dyscyplina myśli, kontrolować te myśli, walczyć z tego rodzaju myślami, pokusami, aby nie doprowadzić siebie do takich właśnie myśli, które mogą doprowadzić nas do zwątpienia w Boże miłosierdzie i tak naprawdę nas samych doprowadzić do grzechu. To, co chciałbym jeszcze przy okazji dopowiedzieć, to niestety spotykam się też od czasu do czasu z takimi sytuacjami, że ktoś tak bardzo chce się dowiedzieć, co się dzieje z tą duszą współmałżonka, że zaczyna zabawiać się w jakieś kontakty nadprzyrodzone. Na przykład zaczyna korzystać z usług wróżek czy spirytystów wywołujących duchy. No tutaj w ogóle ciekawość tego rodzaju jest grzechem. Nie wolno czegoś takiego robić. To zostawiamy Bogu, Jego miłosierdziu i no nie wolno nam po prostu w to wchodzić. Jeszcze, bo 20... Jeszcze mogę mówić, dobrze. Dziękuję za te 4 minutki, bo jeszcze dopowiem o kolejnym lęku, który może się pojawić w pułapce duchowej. Mianowicie myśl, że czeka mnie tego samego rodzaju śmierć, co mojego współmałżonka. Na przykład osoba, która towarzyszyła konaniu, umieraniu, chorobie swojego współmałżonka w jakimś momencie swojego życia zaczyna myśleć, że czeka mnie podobna śmierć. Szczególnie to pojawia się u osób, które towarzyszyły współmałżonkowi w bardzo bolesnej chorobie. Albo na przykład, gdy ktoś stracił bliskiego w tragicznych okolicznościach, na przykład w wypadku samochodowym, nagle pojawiają się myśli albo sny, ty też zginiesz w takich samych okolicznościach. I znowu taka osoba zaczyna się lękać, zaczyna się bać. Pewien mój parafianin od czasu, kiedy pojawiły się tego rodzaju myśli, mówi, że nie wchodzi do środków lokomocji, on nie prowadzi samochodu. No, można powiedzieć, no, postępuje irracjonalnie, ale no niestety tak właśnie się dał zastraszyć. Nie potrafi cieszyć się życiem, popada w jakiś rodzaj depresji. Tak samo, jeżeli ktoś mierzył się z chorobą współmałżonka, myśli, że sam nie poradzi sobie z takim cierpieniem. Przez lata napatrzył się na tę chorobę, na to cierpienie. Znałem też przykład pewnej młodej kobiety, która pielęgnując swoją mamę, zrezygnowała z wejścia w małżeństwo, ponieważ nagle pojawiła się w niej myśl, że ona niedługo po ślubie tak samo zachoruje jak mama i będzie obciążeniem dla swojego męża i dzieci. Oczywiście to nie miało żadnych podstaw. Cieszyła się przez kolejne lata zdrowiem i potem powiedziała, potwierdziła, że to była pułapka złego ducha, że zmarnowała kilka lat swojego życia, zmarnowała szansę na założenie rodziny. Więc tutaj potrzeba oczywiście modlitwy i regularnego prowadzenia przez kapłana, przez spowiednika, aby on rozpoznawał, co jest uzasadnione, a co może być pułapką. Myślę też, że w ogóle trzeba unikać takiego fatalistycznego myślenia o własnej przyszłości. Naszą przyszłość zna tylko i wyłącznie sam Bóg. I trzeba myśleć właśnie z nadzieją o nas samych. Jeżeli zdarzały się w naszej rodzinie jakieś takie tragiczne sytuacje, nie znaczy, że to samo spotka nas samych. I jak najbardziej polecam modlitwę o szczęśliwą śmierć. Kolejne pułapka, o której warto powiedzieć parę słów, to pułapka samooskarżania się. Mianowicie
nie zrobiłem wszystkiego, żeby zapobiec śmierci współmałżonka. Może zadzwoniłem nie do tego lekarza, do którego trzeba było, a gdybym go zawiózł do innego szpitala, pewnie byłby żył. Mogłem być przy nim, gdy potrzebował pomocy, nie zrobiłem tego, mogłem odebrać ten telefon i tamten. I tak człowiek oskarża się za śmierć swojego męża czy żony. Nie wolno dopuszczać do siebie takich myśli oskarżających za tego rodzaju zaniedbania. Nikt z nas nie jest idealny, każdy ma prawo popełniać pomyłki, te pomyłki mamy prawo oddawać Panu Bogu w sakramencie pokuty, ale na pewno nie jesteśmy żadnymi mordercami. Są tacy ludzie, którzy niestety tak siebie ranią, rozdrapują te rany, oskarżają, wydają na siebie niesamowicie surowe wyroki. I to pokazuje, jak martwa jest ich relacja z Bogiem miłosierdzia, że nie pracują nad sobą, nad swoją emocjonalnością, że nie mają właściwego stosunku do własnych czynów, do podejmowanych decyzji. I tutaj potrzeba też czasami pomocy z zewnątrz. No jest niestety coś takiego jak ten demon śmierci, który przylepia się do osób, które straciły kogoś bliskiego, ale przylepia się tylko do tych, których nic nie chroni. Mamy się chronić, mamy się dużo modlić. To, co powiedziałem na początku, codzienna Eucharystia, Pan Jezus, powiedź święta, towarzyszenie mądrych osób, trwanie w nadziei, ta dyscyplina, to nas uchroni przed tym, co jest niebezpieczne dla naszego ciała, dla naszej duszy i pozwoli nam z nadzieją wchodzić w ten nowy etap życia, który przecież może też być piękny, ale to już jest temat na inną audycję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziękuję za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Dziękuję naszym gościom, księdzu Sławomirowi Kostrzewie. Bóg zapłać księży. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, szczególnie tych, którzy regularnie modlą się za kapłanów. Dziękuję pani Lilianie Homa. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Dziękuję panu Markowi Koszuta. Dziękuję również. Bóg zapłać. Dziękuję pani Joannie za realizację audycji. Drodzy Państwo, zbliża się 23:30. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.